Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu miesięcznym dla zodiakalnych bliźniąt. Ja jestem Ewa, Baba Jaga, jak kto woli. I dziękuję Wam bardzo za Waszą obecność, za subskrybowanie kanału, bo osiągnęliśmy kolejny, że tak powiem, numer. Jest nas ponad 2000. To jest dla mnie bardzo istotne, zwłaszcza wtedy, kiedy myślę o tym, czy ta praca moja w ogóle coś daje, prawda? Ale jesteśmy tutaj, aż 20% subskrybuje mój kanał. Piszą ludzie wspaniałe komentarze. Cieszę się, niektórzy dziękują za bezcenne informacje. Ja też się zgadzam, z tarotem można naprawdę otrzymać po prostu niezbędne i bezcenne informacje. No, ale to, co my z tym robimy, to już jest potem inna historia. Kochani, dziękuję. Również można wspierać już mój kanał, moi drodzy. Tam sobie zobaczcie. Ja będę robić, jeżeli tylko zaczną osoby jakieś, postanowią, że będą wspierać mój kanał. I co miesiąc będę losowała na początku jedną, w zależności ile osób będzie wspierać kanał. Później może dwie, którym zrobię raz w miesiącu około godzinne czytanie. Po prostu z wdzięczności, tak? Wierzam się odwróciła. Kochani, nie ma co. Wiem, że nie lubicie. Jest już film, co osoba myśli, co czuje, co być może zamierza. Zobaczcie sobie. Ogólne takie czytanie, ale podaję tam kilka różnych opcji. Moi drodzy, sprawdzimy sobie energię ogólną, na co uważać, czego nie wiesz i jaki będzie wynik. Rada. Użyjemy sobie kart Ridera White'a, Keeper i karty emocji pani Katarzyny Miller i Joanny Olekszyk. I co? Zaczynamy, moi drodzy. Bliźnięta, luty 2024. Wiemy, że karty pokazują rzeczy, które się zadziały, rzeczy, które mogą się dopiero zadziać i rzeczy, od których możemy się uchronić lub rzeczy, których nie powinniśmy przeoczyć po prostu. Energia ogólna. No ładnie się zaczyna. Siódemka pucharów odwrócona. Na co uważać, czego nie wiesz. Odwrócona królowa kielichów. Może ktoś tutaj... Bardzo ważna jakaś mama. I wynik, rada. Rycerz buław odwrócony, moi drodzy. To wszystko nam się tutaj poodwracało. I mamy w tle króla mieczy. Trzy miecze, trzy denary i siedem denarów. Moi drodzy, cierpliwość. Tutaj jakaś współpraca jest bardzo ważna, albo była. Coś tu się nie powiodło. Król mieczy to jest jakaś osoba, zaraz sobie opowiemy. Może wodnik. Ojciec, dziadek, głowa rodziny. I od razu sobie wyciągniemy karteczki Keepera. Mam serduszka dla Was. Dziękuję za ewentualne przysłanie do mnie miłych serduszek. Fajne jest, wiecie, to naprawdę jest bardzo miłe. Sąd mi się odwrócił. Sprawy sądowe. Król mieczy to również, przepraszam, to również sędzia, policjant, to są sprawy rozwodowe, różne majątkowe być może. Siódemka kielichów i karta numer 4. To jest taka relacja, to jest taki kolega z pracy, koleżanka z pracy. Taka raczej... kumplostwo, początek czegoś niż jakaś tam miłość. Mamy tutaj trumnę, czyli zakończenie.
albo było jakieś zakończenie, albo trzeba coś zakończyć, albo niestety jakiś plan, coś niestety no, nie zakończy się pomyślnie i być może niektórzy będą musieli się albo z tym pogodzić, przyjąć to na klatę, albo do tego nie dopuścić. I dlaczego jej serce już było? Ładnie, dobrze, dobrze. Szerokie wody ta karta się nazywa. I mamy tutaj, moi drodzy, list złodziej. No, jakiś starszy człowiek chory, może już odszedł, może jest jakaś sprawa w związku z tym. No, jakaś sprawa może o majątek, osoba bliska, rodzina. Wiadomość na temat, na jakiś temat, na temat właśnie tutaj, czekajcie, tego człowieka właśnie. I albo to jest od tego człowieka pozytywna wiadomość. Trzeba sprawdzać maile, trzeba wszystko sprawdzać. Każdą jedną wiadomość trzeba sprawdzać. Jeżeli nie znacie się, to trzeba dać do sprawdzenia. Jeżeli jest na przykład jakieś, to nawet może jakieś oszustwo, to nawet może będzie trzeba zgłosić się na policję. I moi drodzy, dobrze. Energia ogólna tutaj mamy. No i mamy tą odwróconą siódemkę pucharów. Wyzwanie, problem w tym miesiącu. Wyzwanie, czyli no, trudna sprawa do załatwienia. Trudna czynność do zrobienia. Coś do przeskoczenia. Ale pokazuje się tutaj, że ktoś idealizuje jakąś osobę, jakąś sprawę, jakąś sytuację. Być może idealizuje siebie. I później się rozczarowuje. Bo widać rozczarowanie. Tutaj widać życie iluzjami, moi drodzy. Osoba tutaj, może ten król mieczy, może tutaj ta królowa pucharów, może ty sam, bliźniaku, albo ktoś w pracy tutaj po prostu jest uzależniony. Jest tutaj takie zagrożenie, że może się coś wydarzyć, bo po prostu mówię tu o odmiennych stanach świadomości, takich jak wiemy co, prawda? Nie będę tutaj, włączając w to nawet lekarstwa, może jakieś dziwne lekarstwa, ktoś komuś podaje, używki różne, alkohole i inne. I to powoduje takie zaburzenia umysłowe. Może znacie tą osobę, może nie, może znaliście, znałyście. I tutaj też ktoś pokazuje, że brakuje ci zaufania jakby do siebie. Może nie możesz komuś zaufać z jakiegoś powodu, czy w ogóle już nie chce ci się w ogóle ufać losowi. To jest takie, już mi się nic dobrego nie przytraci. Jest powiedziane, żeby nie uciekać od życia. Masz swoje potrzeby, poznaj je i bierz, co ci się od życia należy. Tylko tu jest problem, czy mi się w ogóle chce to robić, prawda? A tutaj też się pokazuje osoba, która po prostu bierze to, co jej się należy, a ktoś jakby kombinuje i nie chce jej tego dać. Są nowe możliwości, są nowe marzenia. Jest fantazja, ale jesteście zablokowani. Tutaj teraz jest ważne co? Żeby zwrócić uwagę na wszelkie pokusy, na wszelkie uleganie czemuś czy komuś. Może macie, każdy je ma. Każdy je ma.
I kochani, teraz to jest takie, ktoś ci coś proponuje, ktoś i ty masz o tym fałszywe wyobrażenie. A również ktoś sobie coś wyobraża, o czymś marzy. O, pragnę tego, chciałabym tego. Ale to jest w ogóle jakieś oderwane od rzeczywistości. Ty się zastanów, o czym marzysz, bliźniaku lub ta osoba. Tutaj trzeba rozwiać jakieś fałszywe właśnie wyobrażenia, czy nawet informacje, czy plotki, nie wiem, obojętnie co jest na tłok pomysłów. To trzeba wszystko uporządkować. I wy tu już jesteście gotowi. Bo tutaj jest przebudzenie z takiego snucia nierealnych planów. Nie wiem, czy dowiecie się od kogoś, że to było nierealne po prostu. Czy sprawa w sądzie, czy jakiś inny układ, ktoś was na coś namówił, czy namówi. Czy czyjeś kaprysy to są. Takie właśnie fałszywe macie wyobrażenie o czymś, czy o kimś, o jakiejś sprawie, o jakimś problemie. Ktoś wam coś inaczej zupełnie przedstawia. Albo wam nie mówi po prostu całej prawdy. Zarzuca was takimi różnymi maleńkimi rzeczami. To wszystko będzie super, nie? I to są takie właśnie niespełnione obietnice. Ktoś obieca coś, to porobimy, to. No ale jak? Teraz czas na świadome działanie. Mam jeden cel i do niego dążę. Podejmuję rozsądny wybór. W tym miesiącu w ogóle bardzo ważna będzie wasza uważność, skupienie się na jednym, bo tutaj ktoś ma też za dużo opcji i należałoby się po prostu zdecydować. Coś, co jest nierealne i z tego po prostu no, muszę zrezygnować, no trudno. Wiecie, to jest takie o super, wszystko piękne, nie? No, ale na przykład pójdziesz do jakiegoś prawnika, czy gdzieś, czy sąd zdecyduje o czymś, czy osoba nawet, no i czy muszę z tego zrezygnować, bo to było z góry po prostu zarządzone. Pomoże ci właśnie ktoś doświadczony tutaj. Słuchaj, to jest bardzo ważne, obojętnie. Czy to jest jakieś, masz oszustwo internetowe, podejrzewa, że jest, albo dostaniesz dziwnego maila, ktoś ci coś dziwnego będzie mówił. Zanim jakąkolwiek otrzymasz taką kuszącą propozycję, tak? Tu też się nawet ezoteryka pokazuje. Nie wiem, jakaś dziwna. Jest powiedziane, żeby zejść najpierw na ziemię, żeby nie popełnić pomyłki, ok? Tu w tym miesiącu. Wyjaśnienia też się pokazują, a więc jeżeli macie jakieś dziwne propozycje, super takie, trzeba wyjaśniać, zadawać pytania, korzystać z rad osób wykształconych, które chłodnym okiem spojrzą na sprawę, wytłumaczą, że można albo że nie można, żeby tak, wiesz jak, tutaj, co chcę powiedzieć, przy podjęciu jakiejkolwiek decyzji, tak, mamy do podjęcia bardzo ważną decyzję, typu, będę świadkiem w sądzie, zainwestuję w to, dobra, podpisuję, wchodzę w ten projekt bez sprawdzenia. Podstawy do podjęcia decyzji muszą być prawdziwe, muszą być sprawdzone, twarde dowody muszą być na wszystko. Wszystko, wiecie, to jest tak jak budujemy dom, prawda?
czy kupujemy dom, no trzeba się też dowiedzieć, co będzie wybudowane dookoła tego domu w najbliższe 10 lat czy 20, tak? Żeby się nie dać. Taki przykład. Albo na przykład ktoś wam coś zaproponuje, jakiś super biznes i czy świadkiem w sądzie nawet, nie? Będziesz moim świadkiem w sądzie, to ci człowiek nagadał o tej osobie, tu ci to powiedział, to oma nie uwierzyłaś, bliźniaki lubią się angażować, to jest pozytywna cecha, ale czasami ja jestem baran i wiem, że takie, ja wam powiem, nie? Takie czasami wpieprzanie się w nie swoje kluski tylko dlatego, że ktoś coś nam powiedział i my się nastawimy do innej osoby jakoś, no to możemy mieć po prostu problemy później, prawda? Co wiem o tej sprawie? Co wiem o tym człowieku? O tej ofercie, o tej propozycji, o tym projekcie? Dlaczego przyciągam takie osoby? Czym się mam kierować następnym razem? Jakie są moje priorytety? O. Dlaczego ciągle na przykład ta moja relacja, czy ten związek, czy ta sprawa, dlaczego to jest taka jedna wciąż wielka iluzja? Dlaczego ja sobie to robię? Dlaczego wciąż ulegam jakimś omamom, oszustom? Wielka, niespełniona miłość tutaj jest pokazana, taka na miarę, kochani, może trzeba zrobić napisania powieści, takiej pięknej, płaczącej powieści lub wiersza. Niespełniona miłość jest rozczarowanie. No ale jak ma nie być, skoro i na początku już wiemy, że jeżeli osoba na przykład ma męża czy żonę, czy jeżeli jest tam jakiś powód, że nie możemy być razem, prawda? Albo że nie można żyć w trójkącie długo. No to będzie rozczarowanie. To jest taki życiowy realizm, moi drodzy. I to jest fakt. Zamki na piasku budujemy. A czas ucieka jak rzeka. Panowie, takie siedzenie przed internetem, potem się zastanawianie, jak ja mam w ogóle poznać kobietę. Tutaj już po prostu jakieś uciechy na miarę taką, powiedziałabym, uzależniającą. Na chwilę jest fajnie, no ale gdzie jest życie? Coś tutaj się zadziało wcześniej. Może z tym królem mieczy, może z tą królową kielichów. To jest związane z tymi osobami, z tym rycerzem buław, pewnie tak, pewnie też. Tu jakiś związek się rozpadł, jedna osoba wyjechała daleko. Może teraz chce wrócić. No raczej bym nie przyjmowała. Jeżeli to jest osoba, która was zraniła, ale jeżeli to jest osoba, która z jakiegoś powodu opuściła waszą może rodzinę, może no, waszą sytuację, tak? Wasze życie, bo na przykład rodzice się pokłócili, nazwijmy to pokłócili, nie mówili nigdy nikomu, wam, dzieciom o tym, jakie mieli problemy, co się tam działo, bla, 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 tak? Matka zawsze udawała, że wszystko jest w porządku. Dzieci nigdy nie mieszała. Uważam, że powinno się dzieciom mówić o wszystkim. Że ojciec albo matka pije, że jest niedobrze, że takiego partnera nie szukamy sobie i w ogóle nie ukrywać, że ojciec jest najlepszy czy matka. Rozumiecie? Bo potem jest jedna wielka lipa. I potem ta dobra osoba zazwyczaj opuszcza ten taki toksyczny rodzinę czy dom,
No i zostawia to, bo po prostu tak jest. A ten ojciec albo ta matka toksyczna naciąga całą rodzinę przeciwko tej matce. Wy tam na przykład się zgodzicie, uważajcie na jakieś tam świadczenie w sądzie. Ja nie wiem, ja tak tylko mówię. No ale co ty wiesz o tej sprawie? Co ty wiesz o tej osobie? Co ty wiesz? Bo tutaj jakby dobra, wrażliwa osoba się naprawdę też oddaliła. Trzeba postawić czoła faktom, po prostu. Stawić czoła faktom. Jeżeli boisz się poznać prawdę, nie bój się. Bo takie życie jak to po prostu, no jest ciężko. Trzeba rozwiać iluzję. Jeżeli jesteś podatna na iluzję, na poznanie prawdy, na to, żeby ktoś cię oszukał, albo żeby, jeżeli chodzi na przykład, jesteś podatny na nałogi, no jest tutaj terapia, jest lekarz. Bo tutaj z tym, mi się wydaje, co chodzisz do niego teraz, jeżeli chodzisz, to jest tutaj coś nie tak. Nie wiem. Jest bujanie w obłokach pokazane, żeby tego nie robić, żeby wam ktoś obłokami nie przesłonił sedna sprawy, tak? Jest też zero praktycyzmu, moi drodzy. No trzeba na to coś spojrzeć ze strony praktycznej. Jak się to w praktyce ma? Ja tu dużo będę mówić o iluzji, bo tutaj jest. Na początku było, wiecie, dobrze, wszystko było pięknie, ktoś tam opowiadał to, wyobrażał sobie wszystko i zdechło. Słuchajcie, uważajcie, bo możecie mieć jakąś, może ofertę z zagranicy w sprawie pracy albo coś takiego. Czy chodzi o miłość, czy chodzi o pracę, czy z zagranicą, tak? Z zagranicą. Jest pokazane siedzenie na necie, bez sensu zupełnie, bo tu właśnie chodzi tylko o jakieś spółkowanie, nie żadną miłość, o jaką żądzę tutaj chodzi. Pokazana jest tutaj, kochani, uważajcie, jeżeli macie propozycję pracy albo jakiś dziwny romans, coś, przemoc wobec kobiet, uważamy na to. Fałszywa miłość, fałszywa przyjaźń, fałszywa relacja, fałszywy związek, to jest iluzja. Sukces, który na przykład z lenistwa, prawda? Bo wysokie ego, a i tak mi się należy, bo to. No, uważajcie na to, a może też taki sukces, który ktoś może przeoczyć po prostu. Bo albo zaniża ci własną wartość, tu też jakieś wygórowane oczekiwania są. Po prostu wstrzymaj, dopóki się zdecydujesz i sprawdź to. Bo ci ktoś coś powie, że ta praca super, super, a słuchajcie, tu się pokazują różne rzeczy okropne. Mówię, co widzę. Zaniżanie czyjejś albo własnej wartości też. Słuchajcie, najtrudniejsze i najważniejsze są zawsze te drobne kwestie, które one są na pozór błahe. Tak jak na przykład wiemy,
że dieta taka a taka polega, że jemy to, to, to i to. No dobra, ale dlaczego? Jak to działa? Dlaczego nie można tego jeść z tym? Łączyć tego i tego? No to już zajmuje lata, prawda? Łatwo jest powiedzieć, o, zrobimy to i to, to powiemy, to tam, to się wydarzy. Bez sprawdzania, nie? Takie ślepe naśladowanie innych też, moi drodzy, ślepe naśladowanie innych. Kojarzy mi się, no podam wam przykład, znowu tego małego skurczybyka, który po prostu starsze osoby naciąga, okłamuje i jeszcze władzy nie chce oddać. Wiecie, to jest takie... I ci ludzie ślepo właśnie go naśladują. Naśladują innych, powtarzają jakieś dziwne rzeczy. Oceniają według słów tego pana. Bo im tam czaruje, nie? A to coś się tutaj nie spełni, nie spełniło się. Także zdobądź wiedzę. Obojętnie słuchajcie, czy słuchacie o swoim związku, czy słuchacie o jakimś, interesuje was jakiś lekarz, jakaś wróżka nawet, jakieś tutaj są lekarstwa nawet. No bo nie masz tej wiedzy tutaj. Odróżnij właśnie te realia od iluzji. W telewizji sobie różne rzeczy mówili, prawda? To pomoże na to, 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 to. No ale biologicznie dokładnie nikt nie sprawdzi, nie? No bo po co? Bo później już tego po prostu... Powiem tak. Realia od iluzji się różnią i tego nie zmienimy. Pamiętaj, diabeł tkwi w szczegółach. Ja to rozumiem dwojako. Czasami ludzie nas zarzucają tymi szczegółami, jakieś tam to, tu, spoj... O, kiedy karmimy małe dziecko, maleńkie, tak? To co robimy, żeby karmić to dziecko, włożyć łyżkę zupy? O, samolocik, a tu to, nie? Żeby odwrócić uwagę. Robimy zamieszanie dookoła, myk, zupka zjedzona. A i to jest też taki pomysł, który na przykład zachwycił wszystkich. Wyskoczył ktoś jak Filip z konopi, narysował, wyobraził sobie coś, wymarzył. No ale już realizowanie, kochani, to jest inna bajka. Taki Radlerek Rottweiler. Tu tak szczeka, 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 nie? Ale jak podejdzie ten drugi, no to takie trochę... Ten drugi nawet nie podchodzi, on się nie zajmuje takimi szczekaczami. Tutaj, moi kochani, jest tak. Ten król mieczy w tle. Może być wodnik, wam powiem. Ktoś może mieć do czynienia z sędzią. Jest to człowiek sprawiedliwy, sprawiedliwa energia. Policja. To jest taki prawdziwy przywódca. Może w pracy. Może ty jesteś i masz jakiegoś pracownika dziwnego. To jest krytyka, to jest inteligencja, to jest krytyka, ale taka konstruktywna. Nie jest krytycyzm ciągle coś tam. On jest inteligentny, on się nie kieruje uczuciami w ogóle, kiedy ma załatwić ważne sprawy. On dba o to, żeby inni mieli co jeść. Tak ma być. On też dba o swoich podwładnych właśnie w pracy, dba o ich interesy. On wywiera wpływ na innych. Nie wiem, jakiś chirurg nawet, może ktoś operację jakąś chce plastyczną. Uważamy. Trzeba zasięgnąć rady autorytetu, który osoba, która jest obiektywna, moi drodzy, ok? Wziąć coś na logikę, naprawdę.
I teraz jak ten król używa tego miecza, bo nie wiem, bo może to być ten taki, który powiedziałam, ale i on dotyczy na przykład spraw sądowych, urzędowych, majątkowych, jakieś rozwodowe. Może poznaliście jakiegoś wdowca, ale kiedy mówimy o tych cieniach, to jest taki człowiek, który, to może być też ojciec, budzi postrach. On kiedy mówi, to ludzie po prostu nie wiedzą, jak się zachować, oni tylko stoją, oni się gapią, oni słuchają jak Boga, co on tam mówi. Bardzo wysokie ego ma. Jest do tego wrogo nastawiony do kogoś. Nie wiem, którego miecza używa wasz król lub wy. Kto i jaki wpływ tutaj wywiera na was, na was czy na ciebie. Trzeba tą sytuację po prostu umiejętnie i profesjonalnie, nawet bym powiedziała, ocenić. Odpowiedzialnie. Król mieczy to jest, moi drodzy, tutaj sprawiedliwość. Jest też jakby brak zrozumienia. Nie wiem, nie rozumiesz, dlaczego ta osoba tak się zachowała. Być może. Może nie chcesz słuchać wróżki, może posłuchaj. Może trzeba skontaktować się z mamą. Tylko powoli, spokojnie, bo sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Jest pokazana umiejętność słuchania, moi drodzy. Bo jakaś osoba tutaj jest nieuczciwa, ktoś ci nie wszystko mówi, są plotki, jest złość, jest kłamstwo. Manipuluje ludźmi, kobieta czy mężczyzna, nie, raczej kobieta. Żeby na przykład zdobyć stanowisko w pracy, czy jakąś inną korzyść, nie wiem. Jest złośliwość taka pokazana, słabe nerwy. Uważajcie, popracujcie nad umiejętnością słuchania, że tak powiem. Dlaczego jest tutaj też u kogoś pokazana niska samoocena? Nie udawaj przed sobą czy innymi, że nie masz potrzeb, ok? Masz intuicję, masz marzenia, masz emocje i skieruj swoją uważność na to, na swoje. Również, jeżeli chodzi o jakąś osobę dziwną, podejrzaną, w kosmos wylecianą, że tak powiem, też poobserwuj i nie udawaj ani przed sobą, ani przed tą osobą, że się nic nie dzieje, że po prostu no jest tu czas na zakończenie różnych toksyczności, czy chodzi o różnych. Mówimy tu, powiem tak, o grzechach głównych, czy grzeszkach różnych, prawda? To, co nas, że tak powiem, to, co nam sumienie burzy lub nie tylko duszę niszczy, prawda? I zdrowie czasami. Tutaj w pracy również widzicie, no co wam powiem? Bo to są karty, moi drodzy, żeby się obudzić właśnie. Przebudzenie, kochani. Przebudzić się z samooszukiwania, nie dać się oszukiwać. Takie coś jest pokazane, żeby zwrócić uwagę właśnie na nieuczciwą osobę. To może być pracownik, to może być również szef. Tu jakieś finansowe, to nie musi być szef, to może być osoba bliska, jakiś ojciec, to może być jakaś partnerka, partner, nie wiem, nieuczciwy. Jest nieuczciwość ze strony tej osoby. Może ktoś albo wykorzystał, albo może chcieć to zrobić, wykorzystać, no powiem, twoją naiwność, twoją dobroć,
Może zaufasz temu człowiekowi, albo już zaufałaś, nie wiem. Jakaś zraniona kobieta tutaj jest. Błędna tutaj jest jakaś surowa ocena kogoś. Przemyślcie to. Tutaj na pierwszy rzut oka, powiem Wam, taka sytuacja. Na pierwszy rzut oka jest w porządku. Załóżmy taka dokumentacja, nie? Ale to wymaga przestudiowania to coś. Uważność, kochani, na wszelkie szczegóły. Drobiazgi. Pytać. Bo tutaj to może o czymś zdecydować, kochani. Jeżeli bliźniaku, powiem tak, jest ktoś, kto broni czegoś, co jest po prostu nieuczciwe, niemoralne i wie o tym, ale już się jakoś tak daleko w to wkręcił, taki adwokat diabła. Przemyśl to jeszcze raz, żeby się nie dać w takie coś wkręcić, nie angażować się w żadne iluzje, kochani. Wiecie, jest taki kawał, czy pani sędzia pyta, czy pani wie, co może pani dostać za kłamanie w sądzie? Tak wiem, samochód, rozumiecie? Ostrzeżenie. Królowa kielichów odwrócona, więc jeżeli jest związek, w którym jakaś jedna osoba lub relacja, cała rodzina być może, manipuluje drugą, no to się trzeba zastanowić. Uważamy na przemoc po środkach różnych, bo są tutaj, kochani, po prostu jakieś no nieetyczne zachowania. No ja nie wiem, że wam to mam powiedzieć. Ktoś ma też po prostu, dwojako to zrozumcie, niezaspokojone potrzeby i albo to jest, że nie czuje ciepła od bliskiej, kochanej osoby. Taki brak współczucia od kogoś, dla kogo tyle się na przykład nacierpiałaś, czy coś. Albo to są po prostu potrzeby takie, z którymi trzeba troszkę powalczyć, popracować, słuchajcie, bo one was zniszczą. Również osoby samotne. No czekam i czekam na miłość. Już nie wierzę, że w ogóle coś, no ale mi się nie chce, nawet mi się nie chce posprzątać, nawet mi się nic nie chce koło siebie zrobić. Bo już tak smutno jest. No, czas na zmianę. Albo na po prostu zakończenie tego. Zmienić w związku coś, zmienić w sobie coś, zmienić sytuację, albo zakończyć to coś, żeby się, naprawdę, nie, żeby się nie znowu w coś. Czas jest w ogóle, żeby też przestać się na innych oglądać, wiesz? Zająć się sobą, swoimi sprawami, swoim zdrowiem, swoim domem, zakończyć ten trujący, syfiasty, taki, to jest takie, wiecie co, trudno mi powiedzieć, takie rozmyślanie, czarnowictwo, takie ktoś, ja nie wiem, co to jest, trzeba z tym skończyć i zacząć się po prostu otwierać na zdrowienie, na szanse, na poszukanie innej pracy, na zawalczenie o ten awans, na po prostu, na spełnianie swoich marzeń. Inaczej nie da rady. To jest taki singiel cierpiętnik albo partner jakiś wasz. O, ja tak cierpię, no ale nikomu nie ufam. Albo ufam zbyt mocno. Tutaj też
Niestety, powiem Wam, że możecie poznać osobę albo już znacie. No jeżeli tutaj tak to wyszło, no to wydaje mi się, że zauważycie takie coś. Osoba w tej energii nie jest prawdopodobnie... prawdopodobnie mówię, nie jest możliwe, że, no, że jest w stanie nawiązać jakąś taką głęboką, dobrą, porządną relację. I to uzależnienie, wiecie, od czego? Od skłonności do czego? Od skrajności w skrajność. Taka nieprzewidywalność. To się tak źle żyje z człowiekiem, który jest nieprzewidywalny. Wiecie co? Taki człowiek, który jest uzależniony. Dorosły facet po 50. O skrajności mi chodzi. Tu euforia, tu się kładzie na podłogę, wyje coś tam, bo do tego może jakiś bezrobotny to jest. Jakiś narcyz się nazywam, wiecie, takie na zewnątrz pan taki wielki, a w środku to jest po prostu maleńki tchórzyk, bojący się. Czas przestać się też poświęcać temu czemuś. Zająć się po prostu sobą. Co się ze mną dzieje? Co z moimi uczuciami? Dlaczego nie chcę prawdy usłyszeć? Jestem taka pogubiona. Mam tyle myśli. To trzeba uporządkować. Tutaj jest ktoś albo uzależniony, albo jest zależny od kogoś, jakaś kochanka może, albo od kochanka, albo od ojca, albo od sprawy w sądzie, albo od jakiejś, nie wiem czego, od jakiegoś lekarza. Albo ktoś po prostu dostanie wiadomość, że musi iść na terapię. Na przykład. Tutaj są, powiem Wam, żyje ktoś kosztem innych lub żył, nie wiem, nie ma ta osoba pieniędzy. Też jest tak powiedziane, jeżeli jesteś osobą taką, która no nie narzeka na nadmiar pieniędzy, prawda? Uważaj, bo jesteś bardzo narażona na oszustwo. Właśnie na takich osobach ludzie po prostu bazują, oszuści, tak? Także zwróćcie jeszcze w pracy, czy w ogóle w domu, kto tak robi. Ktoś czegoś nie chce, ktoś się na coś zamknął, bo z tym jest po prostu za dużo zachodu. Nie wiem co. Oszukuje ktoś w finansach. Może ty masz pracownika. Ktoś się tak, wiesz, zachowuje dziwnie. Są plotki, są właśnie te intrygi, jest to oszustwo. Nie wiem kto, ale jest też ostrzeżenie lub informacja o rozmowie z szefem. I albo trzeba szefowi coś powiedzieć, albo szef was wezwie, albo wy kogoś. No i też jest po prostu, jeżeli planujecie jakiś romans w pracy, to też wyda się po prostu. Także kochani, co tutaj jest powiedziane? Powoli, nie impulsywnie, ok? Z daleka od konfliktów, z daleka od jakiegoś ryzyka. I to mówię razy dwa. Uważajcie na wszelkie zdrady. Jak osoba zdradza, no to adios pomidores panu, dziękujemy i pani. Na jakieś ryzykowne biznesy, relacje, propozycje czy związki. Nie bądźmy jak chorągiewka. Nie dajmy się po prostu ściągnąć na jakąś stronę. Bo tu jest podatność na właśnie bodźce z zewnątrz. A ktoś mi coś powie, to już się zaangażuje, to.
Uważajmy. Uważajmy też na takie przygody miłosne, które nic nie wniosą. To są tylko takie chwilowe, wiesz. Nie robmy tego. To po prostu na dłuższą metę to jest... To nie działa. Jest tak w życiu. Nie zdradź, to się nie rozczarujesz. Partner po prostu zerwie ten związek. I tyle wam powiem. Bądź mniej szalony, ale bardziej śmiało, bardziej zdecydowanie właśnie podchodź do ludzi, do innych. No z tymi na przykład, z którymi randkujesz, z którymi obcujesz. Bo takie szaleństwo, takie, taka impulsywność, to zniechęca. No a po co przez to stracić kogoś na przykład wartościowego, prawda? Powoli, nie impulsywnie. Pomyśleć, poprosić o pomoc i wtedy zdecydować. Pochopna decyzja realnie może cię doprowadzić do tego, że coś stracisz. Również może się wydarzyć, że coś pochopnie zdecydujesz i stracisz coś, na coś sobie zasługujesz, naprawdę. Ktoś tutaj, nie wiem, czy wraca, jest samokontrola, także nie wdawaj się w kłótnie, od nich z daleka. Skup się na jednym celu, przed siebie, czy na jednym człowieku, na jednym marzeniu, na jednym projekcie, wyjaśnić jakieś nieuczciwości, dokładnie. W razie czego uważaj na te swoje emocje, żeby właśnie się to jakąś kłótnią nie skończyło. Na przykład ktoś będzie chciał porozmawiać, coś ci powiedzieć. Słuchaj, ale sprawdź, co mówi. Potem, czy to prawda, co ta osoba mówi. I jeśli na przykład mówi, że no bliźniaku, na przykład, nie szef, coś tutaj mi w tej pracy podupadasz ostatnio, masz jakiś problem. A ty powiesz, ale jaki? No, dlaczego? No, nie wiem, nie potrafisz się skoncentrować, robisz tam jakieś błędy. Może ci pomóc jakoś, potrzebujesz pomocy. No to się nie na nie wiadomo co zrobić, naburmuszać, nie zaprzeczać też, no bo może właśnie potrzebujesz. Planuj, zastanów się. Konsultuj z innymi, zanim zdecydujesz. Jest pokazana, że ktoś może wracać. Jakieś opóźnienia tu są, przeszkody, których nie przewidujecie. I tutaj jest bardzo ważna intuicja. Są komplikacje. Nie wiem, z jakąś podróżą, z jakąś pracą, może za morzem nawet. Może z samochodem, nie wiem, z nowym jakimś projektem szalonym. Uważajcie. Tutaj widzimy w tych, kochani, tutaj jest pokazane, że jeżeli jesteś osobą, która po prostu szybko się zakochuje, tak? Żeby się nie zobowiązywać tak szybko. Też jest pokazana... Może zazdrosny bliźniak jakiś jest. Czas na zabawę. Na zakończenie tego takiego smutnego czasu. Flirty, zaloty, romanse. No ale tutaj jest tylko tyle. I z tym trzeba na luzie podejść. I albo dopiero zaczynacie relację jakąś romantyczną. I to jest takie świeżutkie. Jest zainteresowanie, jest atrakcyjność, jest namiętność pokazana, nowa osoba. Albo tobie się podoba, albo ty komuś. Jest powiedziane do kogoś, żeby się zabawić, otworzyć się na to, poznawać ludzi, poeksperymentować troszkę. Nie od razu się zakochiwać, znowu się rozczarować, wiesz. Wrzuć na luz. Baw się. Jeżeli
nie wiem, trzeba coś zakończyć, jakiś projekt, jakiś etap, jakąś sytuację, kochani, z czymś, co miało na was, czy tam nawet na czym wy wpływaliście na innych, na przykład zazdrością. Trzeba z tym skończyć. Tutaj może być jakiś człowiek, który odszedł. Może być rozstanie dosłowne, fizyczne taka i w żałobie ktoś jest. No już trzeba to zakończyć. Tego już jakby nie ma. To jest trudne do zaakceptowania, ale da się to przepracować, wiesz? Da się. Bo tutaj jest nadzieja, tutaj jest przyszłość, także trzeba myśleć o swojej przyszłości, ale najpierw pożegnaj się z tym, co cię tak blokuje, bliźniaku, co się tak ogranicza. Nie wiem, czy to jest praca, czy znowu relacja, czy nauk, czy jakiś nawyk, czy jakieś przekonania, które cię po prostu cofają, zamiast rozwijać. Jeśli będziesz działać pochopnie, tak, to się po prostu nie uda. To się może nawet odbić ze szkodą dla twojej reputacji, stratą przyjaciół czy bliskich. Nie bądźcie jak chorągiewka, ok? I jeszcze teraz trzy karty emocji. No, widzicie, rozczarowanie. Słuchajcie. Jest rozczarowanie. Czekacie na jakiś list, na jakąś wiadomość. I może być rozczarowanie, albo oczekujcie, nie przegapcie tego. No i triumf. Triumf kojarzy mi się ze sportowcami, którzy ciężko pracują na zwycięstwo. I wtedy to jest taki prawdziwy triumf. Zwycięstwo, taka ulga jest. Dokonałam tego. Nie dałam się. Rozumiesz? I poczucie bliskości, moi drodzy. To jest bardzo ważne. Nie jakieś umamy. Także zdobądź wiedzę, odróżnij iluzję od prawdy, bo tego nie zmienisz. Dziękuję.